Witajcie z tej strony Kalasar, to jest kolejny odcinek serii Dungeon Rage. Jest ze mną Altair. Miło mi. No, tylko coś gadają. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Dobra, teraz sobie przypomnieć, jak to się grało. Tak jak ostatnio. Sporo przerwy znowu było. A, robisz to źle. Coś ty zrobił. To ty zrobiłeś. Ja nic. No nie, skoczyłem sobie. I zanim dotknąłem ziemi, to wybuchło coś i mnie odrzuciło w drugą stronę. Dobra, co my ale tutaj mamy? Szpotkaj się. Oczywiście ja winny. Stroj. Lecimy do... No, zrzut. A nie, nie, chyba jednak nie zrzut. Jakieś bombardowanie. O, oh, fuck. Leżę pod tobą. Leżysz. Gdzieś ty leżysz. A, tutaj. W trawie. Nie tak to sobie wyobraziłem. Gdzie ty jesteś? No, a, dobrze, tu. Do przodu, do przodu. O, o. Nie, E, tylko F, dobra. A co się robi F w Black Flag? F? Nie pamiętam. Ale jakiś odruch jest, to już coś. No. Ja tak samo mam, jak na przykład ostatnio nagrywam nową serię. I Sandbox. No i kurczę, gram w dwie. Jedną prywatnie, a drugą właśnie, żeby na YouTube'a nagrywam. Mhm. A i kurczę, mylą mi się, gdzie, w której grze, jakie było to sterowanie w końcu. Niby gry te same, ale sterowanie jednak inne. No. Dawood. One pogryzły mnie. Zmieniam się. Troy, w strefie kibica ktoś nadaje prośbę o pomoc. Tam nie powinno nikogo. Aha. Tak, może to sprawdzę. Okej, okay, Dawood. To ten, co wtedy wziął te broni od nas, nie? To chyba tak, no. Imię jakieś znane, to raczej tak. Oh, wow, wpadłem do okna. No nie chciałem. A jakbyś to planował, to by ci nigdy nie wyszło. No. To jest taki urok gier. Co to było? Wow, no dokładnie. Ja nie mogę. W ogóle... Tą broń, później jak wyszedłeś, jako po ostatni raz nagrywaliśmy, tą broń co zdobyliśmy, nie? Tą pomarańczową. On jest fajna, ma 5 napraw, dosyć duży damage. Sobie tu ulepszenia, czekaj. Jak to wygląda? Ulepszenia se dałem, ale nie da się dać tego zmodyfikowania. Czyli na przykład od ognia, czy od elektryczności. No, no wiem, o to chodzi, no. Szkoda, byłaby jeszcze silniejsza. Gdzie tu trzeba iść? A tutaj. Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savi pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane. Kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku. A usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, Troy. No to czyli nie tutaj? Przygotuj w domu radio. Uff, już myślałem, że się liny nie złapie. Aj, świetny ten klawisz. Zużyło mi naprawę na fioletową broń. Kurcze! Połamałem się nogi. Ale wciąż biegać. Cud. O, kotwiczka musi się chyba odładować mi. Dobra, starczyło na szczęście. Właśnie patrzyłem, że Rok też teraz ten... Co? Streamuje. Obecnie, czy? Rock Alone. A. No, teraz. Jak sprawdzałem twojego. Okej,
Aha. Kurde. Nie mają ci ludzie co robić, tylko streamować i nagrywać jakieś durne filmiki na YouTube'a, no. No widzisz. Zginąłem się. Czekaj, biegnę. Cicho. Już nie trzeba. Już ten? Się wziąłeś? Tak, za siebie, no. O, a. Aha, tu trzeba dwie osoby. A, Jesus. Jak stąd wyjść? Aha, tędy. Dobra, to dawaj do tych kanałów. Wow, postęp osiągnięty. A chętnie. Wysokie loty. O, kryjówka tu jest, nieco sobie to wow. No nie wiesz. Dobra, będziesz mógł się chyba teleportować. Te była latarka, tak. I gdzieś wyżej. No, akcje z latarkami też są straszne. Mam parę gier, gdzie jest takie urządzenie jak latarka i oczywiście jest pod różnymi klawiszami. Tu jest pod T, inną pod, w innej grze pod V, w, jeszcze w innej pod F. Robią to celowo. Żeby nie było łatwo. Dokładnie. Żeby bardziej spanikować w ciemności i bardziej się wczuć chyba w ten klimat strachu. Jak w filmach. Gdzie ta latarka? Gdzie? To jest jakiś zamek, czekaj do otwarcia. Jakiś zamek? To może być coś ciekawego. Z początku myślałem, że jakiś budynek, zamek. Gdzie to jest? Weź to, weź w to traf. O, 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 o. Jej, udało się. Teraz ty szybko. I to dosłownie szybko. Lepkie rączki się do skrzynki dobrały zamkniętej. O. O, kawa. Dobra, ty otwieraj tamtą. Siekiera. A, świetnie. Ja pierdzielę, 325 obrażeń. To ta maczeta pomarańczowa ile ma? 337 po ulepszeniach. O, katana. Ta bez ulepszeń ma więcej. Ha, jakie bronie znajduję, tylko że niebieskie. Mniej będą miały te. O, sznurek. Broń Tahira wcale nie jest taka mocna. Moja ta maczeta Panga, to już ostatnie ulepszenie. Zużyłem. Panga? Brzmi jak imię jakieś. Ryba. Ryba taki taka był. Jest. A Panga. Nie wiem, mi się skojarzyło z Far Cry 4, no. Ale chyba tam inaczej ale się ta nazywał. Ta maczeta z aplikacji właśnie ona była. Jest lepsza od tej maczety Tahira pomarańczowej. To dziecko? Nie wierzę. Tam jest. O Jezu, znów ty. A, życie mi ucieka. Już, już. Sytuacja opanowana. Stwierdzam skąd, bo nie żyje. O Jezus. No. Dubeltówka. O je. Dubeltówka jest. Kalasar? Za późno je uciuszyłem, szlak by to. No fajnie, że wpadłeś na imprezę. Widzę, że tak dobrze radzisz. Troszeczkę. No i to bez broni palnej. No myślę, że Heda dostanie. W ogóle jest noc chyba. O ty kurde, skąd się tutaj wziąłeś? Wow. Heda nie dostał jakimś cudem. No teraz został. Fajnie, bo podwójny exp jest. A serio? Ty nie masz? A faktycznie na pomarańczu się świeci. Rzeczywiście. Wow. O shit. Też zginąłem. Ty też? Kurde, to wybuchło przy mnie. Coś ty zrobił?
Przy mnie wybuchło, to ty nie umiesz strzelać i pewnie trafiłeś beczkę przez przypadek. Nie, słyszałem syczenie, myślałem, że to dalej jest. Tego żeś walnął pewnie maczetą czy czymś po tej buty. No. Dobra, niech ci będzie. Piję. Widzą mnie, osądzą. Fuck. Szybko podwójny exp. Ej, no. Ja tu strzelam, a ty go odrzuciłeś. I co to był? A to... Ten duży... A skacz! No skacz! Zablokowałem się. No zablokowałem się, byś pomógł. Już pędzę. A, ten duży. Patrzę, co mnie tutaj tak... odrzuca. Batmanie były podobne. Panie kapitanie, co robimy? No pierda! Oż ty... Wow, ile ekspa przychodzi za nim. O, jest dobra. No, ładuj szybciej! Dobra. Uff. Chcę jeszcze sobie zobaczyć dubel pówka. To nie patrz teraz, bo idą kolejni. 900 ma obrażeń, skumaj to. A, chodźcie. Boom! Po czym go rozrywałem? Ty masz dubel pówkę? Nie. Tam na krześle leżała. Wzrost poziomu siły. Bum, jaką miazgę ta dubeltówka robi. Gdzie ty jesteś? Na krześle, a? Kurde, na krześle. Nie zauważyłem, że mam mało życia, podnieś mnie. W ogóle tutaj się nie mamy chyba bić, tylko iść do celu. Uciekać, pewnie. Kurde. No, weźmy szybko podnieść i lecimy, w takim razie już się nie obijamy. Chociaż tutaj nieźle expa może nafarmić, co? Tak, sekund. Albo dużo stracić przez śmierć. Dobra, już raczej nie zdążysz. Dobra, to wbijam z dubeltówką i oczyszczam teren ci, żebyś się już tak nie musiał wysilać. No już czysto. Dobra. No jeszcze znów się zrespiły trzy, no ale... To uciekajmy. Shit. Oh shit. Biegnijmy. O, osłaniaj mnie. No. Otwarłeś? No, kręci. Się jak papier w toalecie. Dobra. No i co? Aha, dobra. No pewnie jak ja zabrałem, to ty nie masz tej dubeltówki, nie? Tutaj na dół czy tu? Bo tu jest otwarte coś jeszcze. Może to jest jakieś... Jest tam coś? No jest jakieś przejście, może jakieś opcjonalne. A nie, to chyba... No, chyba opcjonalne po prostu, żeby tu się dostać. Chociaż? Nie. No. Tylko rura. Myślałem, że jakieś fajnie nie. Tylko rura. To już tańczy. Nie taka rura. A, no. Sorry. Myślałem, że tam jakieś fajne broły. Lukawki. Pęk. Spadłem. Gdzie tam jest w ogóle Johnny? O. No właśnie miałem go załatwić. No. Stąd? Tam na górę. Czas na małą wspinaczkę. Krain, już jesteśmy na górze. No. Karabin wojskowy 184. O tych chyba amunicji tam nie mieć, nie? Znaczy karabin ci coś sprzedał wtedy. Nie. Tak, ale już zdobyłem przy tej zadymie, jak tego Rahima załatwialiśmy. Amunicja, fajnie. 184.
O, będzie biba, mam alkoholika. Ale nie mogę, ta dubeltówka ma 911 obrażeń, wiesz? Nie denerwuj mnie. Wszystko na hita ściąga. Okej, okay, gdzie teraz? Tu, chyba. Tu jest wejście jakieś. A stamtąd to przyszedłem. Aha. To zabierajmy gazy i lecimy. A faktycznie wspinaczka po schodach. Tu naprawdę. Oh fuck. Co? No jest ich tu trochę. Okej, dwóch po cichu załatwiłem. Trzech. Przyszedł kalasar i wszystko zmaścił. No bo zmaścił. Obrócił się, chciałem też wziąć, tylko zapomniałem, którym przyciskiem, że plan się wyświetli. A on się obrócił. F. Nogą się kopie E, a ich od tyłu załatwia się F. A, dobra. Czyli tym, co bierzesz rzeczy. Dobre. Ale kilka ich to było to. No więc luzik. Tylko, że jakby wszystkie nas zauważyły, no to byłby hardcore. Jej. Ou. Czuję się, jakbym wyszedł z więzienia, poza murami w końcu. Piękna pogoda. Tak, taka polska. Chyba znalazłem. Co, na tą antenę? Aha. Któregoś razu wyląduję na worku zardzewiałych noży, bez dwóch zdań. Savi, jesteś tam? Albo w sianie. Jestem na powierzchni. Nadal w jednym kawałku. Dobra, to posłuchaj. Potrzebujesz karty dostępu do rozdzielni. Inaczej antena nie będzie mieć prądu. Dobra, gdzie znajdę tę kartę? Musisz przeszukać kontenery. Na pewno będzie w którymś. Mam przeszukać to miejsce? Więc tej karty może tu nawet nie być? Nie, nie, ona na pewno tam jest, stary. Tylko gdy poprzedni facio, który próbował to zrobić, dotarł do jednego z kontenerów, my... no, kontakt się urwał. Myślałem, że on się z tobą bije. No, znudziłem mu się. No dawaj, dawaj. Woli bardziej tłustych. No dawaj. Akceptuj. Ja pierdzielę, ty ślepy jesteś, masz na tym... na środku ekranu, ty. No nie wiedziałem, o co ci chodzi. A, wygrałem. Odblokowane osiągnięcie jeszcze. Jak ma się takie obrażenia, to ciężko nie wygrać, co? Co? Kurde, nie trafię. Wow. Dobra, wiesz co, lecimy, bo tutaj chyba nie mamy się z niej bić. Wiesz, w ciągu tej gry nie musimy z nimi bić się, tylko uciekać. No pewnie tak. Walka to tylko opcjonalna opcja. Opcja, no. Miałem mówić opcja. Ale tutaj coś mamy zrobić? Kurde, szkoda, że to na żywo też pokazuje, bo nie da się tego wyciąć już. Wow, no hita to jest. Dobrze. Dobra, to ty tam rób, a ja będę walczyć. Okej. Okay. Będę odsłaniać cię. Myślałem, że ty nie żyjesz. Czemu te naboje tak szybko się zużywają? O ty mendo. Nie dasz mi przeładować nawet. Masz shotguna na klatę i już. Ale co ty tutaj robisz? Coś ciekawego? Nie, właśnie szukam tej karty, czy to co tam mamy znaleźć, ale tu nie widzę. Pod Q to było o. Przeszukiwanie. To troszkę pomoże. Tu nic nie ma.
Jest apteczka kolejna. Taśma klejąca. Oh fuck. Co? Ja już nic. Miałem wybuchającego kolesia tu. Tutaj są jakieś drzwi. Ale nie do otwarcia. Bosko, nic tu nie ma. Jak coś to już się otworzyłem. Ale na dole. No, otworzyłem ci już. Ale nie musisz tutaj wchodzić, bo nic nie ma. Ale co już tam dalej, tak? No, myślę, że linkę da radę tu z wyskoku ładnie, tak? Da radę. O, widzisz? Wow. Co jest? A, bo się odbiłem od ściany. Aha. Nie, bo jest taka możliwość, że jak spinasz się już po tej ścianie i klikniesz spację, to się odbija i wiesz, ale kamieniem się... dalej dostałem. Rokiem dostałeś. A bo ich tu dwóch jest. Właśnie, z jednego celu ja tu. Aż cholera. Wow, ile ich tu jest. Wow. Jak się... Ajajaj, jednego kurde. Kupujesz, to drugi. Uważaj, wybuchy, wybuchy. A ty żyjesz jeszcze? Ja tak. Mówię o tym. A. A to drugi jest. Dobra, jeden poległ. Fuck. Wow, jak on szybko się obrócił, aż to niemożliwe jest. Spoko, że samo strzelanie jest wzrost siły. Tak. Kurde, dwa naboje z tak bliska nie trafiłem. A tutaj teraz szukać mamy. To przeszukujmy. Taśma, gdzie sznurek do młotowów. Puszka. Pandory. Tu nic nie ma. Mamy karty dalej jakieś, mamy szukać, tak? Tak, tak, tak. Wstępu na tą antenę. Tam byłem, tam nic nie było. Albo ja nie znalazłem. Ale mam tu jakieś zasoby. No kurczę, no. Jest. Wreszcie, cholera! O sznurek! Jaka rada. Bomba! Teraz zasuwaj do rozdzielni. Jest blisko, masz tu anteny wewnątrz ogrodzenia. Użyj karty, aby wejść do środka. No dobra. No to go. Aż kurczę. A bo wpadłem do dziury do tego jednego z kontenerów. Wpadłeś, mówisz? No. Ja tu biegnę do góry. Ile tak gdzieś Dynglite'a jeszcze podstawki zostało? No jakoś już chyba końcówka, skoro wyszliśmy aż tu. Już powoli się kończy, tak? Chyba tak. Kurczę, mogłem w sumie sprawdzić, wczytując grę, ile procent ukończonej jest. Okej. Okay.
tutaj kotwiczki się nie użyje. Serio? O kurde, dlatego... Dlatego nie mogłem ten... zapotu jej użyć na antenie. Cholera. Ano. Co za... A tutaj jeszcze jeden. Padłeś? A co ty? I nie powstałeś. Masz boltówkę też? Tak, znalazłem w kontenerze. Aha, to dobrze. Koło karty, koło tej karty, co mieliśmy znaleźć, była. Jak tu wejść teraz? O, to jest pytanie. Właśnie, wejdź do rozdzielni tu. Aha, ale ta rozdzielnia to jest, mam rozumieć, na górze tej anteny, tak? No właśnie. Kotwiczki nie można użyć, ale tutaj nie ma jakiegoś sensownego wejścia. Kotwiczki nie użyję. A jak u ciebie z tym The Following? Jeszcze nie mam. Nie, muszę... Tak, powinien mieć, znaczy się, no muszę sobie kasę jakąś przelać na konto. No jak to bankowe. Nie da się otworzyć tych drzwi na przykład jakoś, nie? Słabo. A tutaj! Fuck. Jezus. O, jest moc co w dubeltówce? No, tyczkę. Okej. Okay. Jestem w środku. Dobra, Bosko, włącz transformator. Dobra, tylko... Tylko gdzie? Właśnie. A, może teraz otworzyć drzwi? A nie, chyba nie. A nie, da się, dobra. Wow. Ktoś się powiesił. Jemu wszystko już wisi. Ty. To nie tu. Tu. Masz? Aha. Zrobione. Superaśnie. Nie da się go stąd ściąć. O, i teraz powinno się chyba te drzwi otworzyć, nie? Nie? Kurka. Tu jest coś. A, widzisz. Teraz wleź na szczyt masztu i zainstaluj wzmacniacz. Wtedy każde radio w promieniu 100 metrów zaświeci jak pieprzona atomówka. Jasne, no. Wleź na szczyt. Bułka z masłem. Fajnie tylko. Jakiś tip jak... No właśnie. Cholera, kabel się urwał. Wow! Co jest? Jakaś winda spadła na mnie. O, drzwi się otworzyły. No, lepiej chodzić tu szybko, bo ekipa przyszła sprzątająca. No to szpinaczka. A co, te drzwi się otworzyły? Tak, tak, spadło. Tak. Spadła jakaś winda i się rozwaliły, no. Mnie coś odrzuciło. Po 10 expa. Za takie skakanie. Czemu mam dziwne wrażenie, że jednak tędy się nigdzie nie dostaniemy. O, oh, fuck. Oh. Łap się, łap się. Krej, no nie rób mi tego. No, kurde. Coś się chyba złego stało? Tak, złamałem wszystkie nogi, ręce i tak dalej. O, tutaj ale jest. Ale już wiem chyba, gdzie jest. A? Ja też. To.
Ja. Jestem na samej górze. Znaczy się, no, źle spłynąłem. Ajaj. A ja spadłem, bo chciałem doskoczyć do tych, bo już zauważyłem wejście właśnie. No ja też tam w ostatniej chwili, ale... I spadłem. O. Dobra. Kurę, kolesar. Kolesar, nie spodoba ci się. Teraz będzie hardkorowa wspinaczka. To ja nie dam rady. Mega hardkorowa. Łatwo spaść. O, jesteś tu, dobra. I żadnego głosu. O kurde, faktycznie. Ja nie dam rady. Myślałem, że coś takiego słyszę. Ja nie dam rady, trzymaj piwo. Kane, pamiętaj, żeby po podłączeniu wzmacniacza dostroić swój nadajnik. Nie zagłuszaj mi tu spokoju, bo wspinam się, człowieku, no. Wow. Co jest? A wy jak tu się dostaliście? A, zombie? No. Spadaj. Dokopałeś go na dół? Spadł. Pięknie. Bungee bez bungee. No, dobra. Jak tu wejść? Po drabinie. Jakaś drabajna. Hop. Fuh. Normalnie się spociłem. Wow. No nie. Ty nie dasz rady? To było chamskie. Ja trzymałem, żeby się... Oczywiście przestało padać dopiero teraz. O, dobra. O, nie pada faktycznie. To ja nie będę miał ten deszczu. No, może cię nie poślizgniesz. No dobra, na szczęście na sam dół mnie nie wywaliło. Tylko w miarę niedaleko. O, Jesus, trochę za wysoko poszedłem, bo... Wyszedłem na samą górę, a tam była snajdźka. Piętami tylko stałem na tym. Uff, jestem. Co ty? To ja pierwszy? Spadłem trochę niżej. Ja pierwszy tu się dostałem. No i dobra. Czy ktoś mnie słyszy? Mam ważną wiadomość. Nazywam się Kyle Crane i nadaję z miasta Haran ze strefy kwarantanny. Pułkownik Tanner i Ministerstwo Obrony kłamią. W mieście wciąż są żywi, zdrowi ludzie. Chcą zbombardować Haran, ale jeśli te bomby spadną, wiedzcie, że Tanner i Ministerstwo to banda ziemnokrwistych morderców. O cholera, w strefie kwarantanny został ktoś żywy? Hej, słyszysz mnie? Mnie? Tu? Wiedziałem. Fuu, w ostatniej chwili. Ło. Ty, dobrze, że w tej grze nie było jakiegoś limitu czasowego w tej misji. Anu. Słyszysz nas? Czego kurwa chcecie? Chcemy dać ci szansę na opuszczenie tego strasznego miejsca. Tak? A niby z jakiej paki? Nie dowiedziałem się, kto miał ten zastrany plik. Nie musicie mi płacić honorarium. Wszystko zostało zapomniane, Kyle. Miejmy to już za sobą. Musisz tylko zabrać ze sobą badania doktora Zira, a my przyślemy po ciebie ładny, bezpieczny helikopter. Dobrze wiem, co było w tym pliku. Chcieliście przerobić wirusa na broń biologiczną. Crane! O, mój Boże! Potrzebujecie tego leku, żeby poprawić swój PR! To wasz jedyny ratunek! Przekonać wszystkich, że cały czas szukaliście lekarstwa! To insynuacje, Crane. Zdobądź wyniki badań, a wszystko będzie w porządku. Chcecie wyników badań? Czekajcie na mój sygnał. Jestem w kontakcie. Sabi, jesteś słynne tam? Ostatnie słowa. Zainstalowałem wzmacniacz. Czadowo, Crane. Okej. Teraz zjedź po linie. Tunel, o którym mówiłem... No, tam jest flaga właśnie. Dobra. Pan Crane? Czy rozmawiam z panem Crane'em? Tu Crane. Kto mówi? Teraz mi się wzięło na gadu. Jestem tu z braćmi. Czy dołączy pan do nas w zakładzie konstrukcji pojazdów? Wyślę panu współrzędne. Stawię się niezwłocznie. Dobra. Co, 30 minut już mówisz jest? Tak, 34 nawet, czas okay, kończyć. To może w następnym odcinku jakąś poboczną zrobimy, bo troszkę chyba tego... Teraz widzę, że coś doszło. Pewnie.
No dobra, to mamy nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia i na razie. Na razie.